jak co roku na przełomie września i października przygotowujemy się do obchodów, kolejnych już, obchodów Grudziąckiego Dnia Seniora. Jest to oczywiście związane z Międzynarodowym Dniem Seniora, który przypada na 1 października. Dlatego też grudziąckie obchody Dnia Seniora, tak jak już od wielu, wielu lat, będą miały miejsce również w Grudziądzu. W tym roku będziemy Państwa grudziąckich seniorów zapraszać 2 października na godzinę 15 do Centrum Kultury Teatr. W Grudziąckim Teatrze po raz kolejny spotkamy się w szerokim gronie, żeby razem wspólnie świętować, żeby świętować z seniorami dla seniorów. Otóż oczywiście przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji, ale nie odbyłoby się to bez ścisłej współpracy z grupami, ze stowarzyszeniami, które są bardzo mocno zaangażowane w codzienną pracę na rzecz grudziąckich seniorów. Pozwólcie Państwo, że zacznę od Stowarzyszenia Wesoła Wiara, które Państwo doskonale znacie. Od wielu, wielu, kilkudziesięciu lat, 50 ponad lat na grudziąckim rynku senioralnym prezentują swoją twórczość. Oczywiście integrują się w sposób bardzo aktywny. Wyjeżdżacie Państwo na szkolenia, prezentujecie swoją twórczość, jeździcie na koncerty i bardzo się cieszę, że po raz kolejny możecie razem wspólnie jesteście ze mną. Oczywiście nie byłoby też tego spotkania, gdyby nie Grudziącka Rada Seniorów, którą reprezentuje pan Wiesław Poliński, która od samego początku jest z nami, która oczywiście również tą rzeczywistość grudziąckich seniorów, te potrzeby spotkania z Państwem na co dzień realizuje. Jest również ze mną pani Monika Chełminiak, Fundacja Jedna Sztuka, która oczywiście zaraz pani Monika sama się przedstawi, czym się zajmuje i czym się planuje zająć. Ale szanowni Państwo, już 2 października o godzinie 15 wszystkich zapraszamy do Grudziąckiego Teatru. Przygotowaliśmy dla Państwa moc atrakcji. Oczywiście będą występy, będą śpiewy, będzie możliwość również potańczenia, bo wiem, jak aktywni są grudziący seniorzy. Będzie możliwość uczestniczenia w warsztatach. Oczywiście przewidziana jest, jak co roku, słodka niespodzianka, no ale wszyscy będą czekali na tą gwiazdę wieczoru. Oczywiście mamy zapewnioną gwiazdę wieczoru i tutaj mam nadzieję, że trafiliśmy w gusta grudziądzan. Do Grudziądza przyjedzie i da swój koncert pan Andrzej Rybiński. Bardzo znany zarówno starszym, jak i młodszym grudziądzanom. Mam nadzieję, że z tego koncertu będziecie Państwo zadowoleni. Oczywiście w Grudziądzu nie może być uroczystości w takiej formule bez Grudziąckiej Orkiestry Dętej, która również oczywiście z nami będzie. Będzie również duet akordeonowy, który współtworzy grudziądzanin, pan Paweł Wiśniewski, który jest aktualnie studentem Szkoły Muzycznej w Gdańsku. Oczywiście będzie czekała na Państwa cała moc innych atrakcji, ale oczywiście, żeby się dostać do teatru, trzeba będzie najpierw odebrać wejściówki. No, mając na uwadze wieloletnie doświadczenie, doskonale wiemy, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ta akcja, dlatego też będziemy wszystkich prosić, te osoby, które będą zainteresowane, żeby w dniu 27 września od godziny 11 przybyły do Grudziąckiego Teatru i tak jak co roku, w ostatnich latach przynajmniej, w holu wejścia będziemy rozdawać wejściówki. Oczywiście one są darmowe. Oczywiście wejściówki są darmowe. Żeby uniknąć takiej sytuacji, bo zainteresowanie co roku jest bardzo duże, przygotowaliśmy na jedną osobę maksymalnie 2 wejściówki. Także 27 września zapraszamy po odbiór biletów wstępu. A teraz, jeżeli Państwo pozwolicie, oddaję głos, począwszy od Stowarzyszenia Klubu Wesoła Wiara. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałam w imieniu wszystkich seniorów serdecznie podziękować panu posłowi Szymańskiemu, bo to on jest tą dobrą duszą tej uroczystości. Tu z koleżanką reprezentujemy Klub Wesoła Wiara, Klub Seniora Wesoła Wiara, który znajduje się, ma swoją siedzibę na Strzemięcinie. Drodzy seniorzy, chcielibyśmy serdecznie zaprosić, powtórzę się może to, co już pan poseł powiedział, 2 października na godzinę 15 do Grudziąckiego Teatru. Na pewno będzie świetna impreza. Oczywiście odbywa się to już cyklicznie od kilku lat, co roku i zawsze właśnie na początku października. Na pewno program jest bardzo różnorodny, bardzo ciekawy, będzie dużo niespodzianek, także naprawdę warto przyjść. Serdecznie zapraszamy. No witam wszystkich.
Pozdrawiam z naszego klubu seniora. Zapraszamy, bo występ naszego zespołu instrumentalno-wokalnego ma przygotowany spory repertuar, różnoraki i na pewno zapewni Wam mile spędzony czas. A zachęcam także wszystkich seniorów do większej aktywności, do przychodzenia do klubu seniora, bo to pozwala nam spędzić miło czas. Wyjdźmy do ludzi, żeby było nam na te nasze starsze lata trochę weselej. Nie zamykajmy się w domach. Pójdźmy do klubów, czy też spotykajmy się w inny sposób, ale bądźmy aktywni, bo to jest naprawdę potrzebne. Łatwiej nam się żyje, częściej się uśmiechamy, no i zdrowie przez to jest lepsze. Więc zapraszam serdecznie i do teatru, i do wszystkich klubów, do zajęć, jakie Wam się uda zorganizować. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Zaproszenia już były, to ja ze swojej strony również to zaproszenie kieruję do Państwa. Cieszę się, że zostaliśmy zaproszeni do współtworzenia tej uroczystości. Nasza fundacja jest młodą fundacją, bo powołana została w tym roku, no tak bardzo kobieco, bo 8 marca zostaliśmy wpisani właśnie do KRS-u. I zajmujemy się na co dzień szeroko pojętą aktywizacją ludzi, ale też takim holistycznym podejściem do tego, żeby jednostka, czyli każdy z nas wzmacniał się na wielu aspektach. Organizujemy warsztaty artystyczne, organizujemy takie spotkania dla ciała i duszy, czyli również wszelakie koncerty relaksacyjne. Teraz właśnie współuczestniczymy również w tym projekcie, za co dziękujemy Tomku, dziękujemy Państwu, bo nam zależy na tym, żeby integrować społeczność również nie tylko w seniorach, ale również żebyśmy się nie dzielili na wiek, żebyśmy byli razem i w naszych warsztatach, w naszych spotkaniach uczestniczą ci, którzy chcą. Nie patrzymy ani na płeć, ani na wiek. Jesteśmy po prostu wszyscy razem dla siebie. Dziękuję. Pozwolą Państwo, że w imieniu Grudziąckiej Rady Seniorów zaproszę na rokrocznie organizowaną imprezę, której głównym motorem jest pan poseł Szymański. Rokrocznie uczestniczymy. Uczestniczymy prezentując m.in. działalność Grudziąckiej Rady Seniorów, która zbiera pomysły na dyżurach radnych Grudziąckiej Rady Seniorów każdy czwartek. I tam zbieramy pomysły, które wychodzą z potrzeb ludności. Tych drobnych potrzeb, które Urząd Miasta może nie zauważać. Oprócz tego organizujemy też tego typu akcje, jak na przykład Bezpieczny Senior. Teraz jest tyle różnych specjalistów, naciągaczy, którzy próbują wykorzystywać naiwność i łatwowierność seniorów. To wszystko się liczy. Proszę Państwa, proszę uczestniczyć w takich spotkaniach. Tam spotkacie ludzi w podobnym wieku, o podobnych zainteresowaniach, a między innymi spotkacie też modelarzy, którzy rokrocznie na Dzień Seniora wystawiają modele zbudowane przez grudziąckich modelarzy. Między innymi model statku Grudziąc będzie do zobaczenia, będzie się można sfotografować z nim i z wykonawcą będzie można porozmawiać. Do miłego zobaczenia. Zapraszam Państwa.